Dobry wieczór. Nazywam się Mateusz Borek, a obok mnie zasiada Roman Kołko. Tak, Mateusz. Obie drużyny są znane z ofensywnej gry, co pozwala nam mieć nadzieję na ciekawy mecz. Oba zespoły na pewno stworzą dziś efektowne widowisko. Żaden z graczy nie odstawi nogi, nawet w meczu bez stawki. Wraz z tysiącami kibiców liczymy dziś na ciekawe spotkanie i wiele goli. Zobaczymy, czym nas zaskoczą piłkarze obu drużyn. I znów piłka przy jego nodze. To było źle obliczone wejście. Dobre dośrodkowanie może dać pierwszego gola. Czy długo jeszcze będą tak potrafili bronić? Pięknie przeciął tor podania. Decyduje się na samotny rajd. Czy da radę oddać strzał na bramkę? Piłka co prawda poleciała daleko od lewego słupka, ale dobrze, że zawodnik chociaż podjął tę próbę. Chyba na chwilę zdjął wzrok z piłki, a napastnik musi w takich chwilach utrzymać koncentrację. Prawą stroną. Roger. Może to okazja do strzelenia bramki. Pokazał pełnię możliwości obronnych. Piłka nadal przy jego nodze. Fatalne zagranie. Wkroczył i odebrał piłkę. Odbiera piłkę. Kwadrans gry za nami. Nadal pędzi z piłką. Mistrzowsko zażegnał niebezpieczeństwo. Doskonały odbiór. Drybluje po lewej stronie. Przecina podanie. Czy będzie strzelał? Oddaje strzał. Bramkarz ma piłkę w swoich rękach. Dobre przejęcie. Nikt mu nie zagrażał, więc mógł spokojnie opuścić linię bramkową. Szaleje na boisku. Dobrze poradził sobie z zagrożeniem. Przy piłce. Kontynuuje swój dribbling z prawej strony. Rozgląda się za partnerami.
cudowna prostopadła piłka. Nad poprzeczką, takim strzałem nie mógł zagrozić bramkarzowi. Bramkarz może mieć pretensje do obrońców, że pozwolili na taki strzał. Odbiera podanie. Uderzenie z dystansu. Piłka odbija się od rękawic bramkarza i wychodzi na rzut rożny. Wrzuca w stronę bramki. Strzał dobrze zablokowany przez obrońcę. Uderza piłkę do środka. Szuka gola. Myślę, że bramkarz zdawał sobie sprawę, że nic z tego strzału nie będzie. Pokazał tym, że obrona jest dziurawa, ale może żałować, że nie zdobył bramki.